Państwu, dzień dobry wszystkim widzom kanału Układu Sił. Rozmawiamy trzeci dzień o bezpieczeństwie i o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ze mną jest dr Witold Repetowicz, współpracownik również Układu Sił, Akademia Sztuki Wojennej. Kłaniam się. Dzień dobry. Stan na 17.40, łączymy się w poniedziałek, 9 października. Kilka pytań głównych to, czy Hezbollah wejdzie do gry, jakie decyzje w Libanie, pozycja negocjacyjna Egiptu, a przede wszystkim też, czy Izrael zdecyduje się na pełnoskalowe wejście do strefy Gazy? To są te trzy główne pytania. Tak, więc jeżeli chodzi o Hezbollah, są pewne sygnały. Początkowo była wymiana ognia, ale ona niczego nie przesądzała, ponieważ to nie była na dużą skalę wymiana ognia. Natomiast no, są pewne sygnały, że Hezbollah zapowiedział, że nie wejdzie do gry, ale ja bym się do tego też nie przywiązywał, ponieważ sytuacja jest bardzo płynna i może pod wpływem różnych innych czynników ulec zmianie to stanowisko Hezbollahu. Oczywiście tutaj Hezbollah ponosiłby duże ryzyko też tej eskalacji, rozwinięcia. To z jednej strony byłby cios dla Izraela, ale z drugiej strony również ryzyko dla Hezbollahu i jego pozycji w Libanie. No tutaj trzeba pamiętać, że o ile Hamas ma praktycznie wyłączność, jeżeli chodzi o władzę w strefie Gazy, no to układ sił w Libanie jest znacznie bardziej skomplikowany. Także to jest jedna kwestia. Tu również ten lotniskowiec amerykański, który został wysłany, on jest głównie po to, żeby odstraszyć właśnie Hezbollah od udziału w tej wojnie. Natomiast kolejną kwestią pozycja negocjacyjna Egiptu. Ja nie sądzę, żeby w tej chwili było pole do jakiejkolwiek pozycji negocjacyjnej, ponieważ żadnych negocjacji w najbliższym czasie nie będzie. Izrael no nie może, gdyby Izrael teraz wszczął negocjacje i doszłoby do eskalacji, no to zostałby z tą gigantyczną klęską tej pierwszej bitwy, tej wojny, która moim zdaniem niewątpliwie będzie się toczyć dalej i będzie znacznie, znacznie więcej ofiar. Więc no to byłby gigantyczny cios dla Izraela, bez względu na to, co by tam Egipt mógł wynegocjować z drugiej strony. Chyba że jedyne, co mógłby wynegocjować, to rozwiązanie się Hezbollahu, Hamasu, co w ogóle nie wchodzi w grę, bo Hamas nie jest w tej chwili w pozycji takiej, że miałby kapitulować, tak? Ma wręcz przeciwnie, wciąż walka toczy się na ziemi izraelskiej, czyli oczywiście to jest kwestia czasu, że Izrael oczyści swoje terytorium z tych elementów Hezbollahu, które tam przeniknęły. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, Izrael przyznaje, że nie jest w stanie zabezpieczyć się dostatecznie, by powstrzymać przenikanie terrorystów Hamasu na swoją stronę. Także to jest kolejna kwestia. Tutaj nie widzę w najbliższym czasie żadnego pola do negocjacji. Oczywiście Hamas ma jeszcze kartę zakładników, natomiast no, tą kartę będzie długo trzymał i rozgrywał. To jest bardzo ważny atut w rękach Hamasu. Tylko tak jak powiedziałem, to nie spowoduje posiadanie tych zakładników, nie spowoduje odstąpienia przez Izrael od operacji, bo to byłaby kapitulacja ze strony Izraela. No, przypuszczam, że jednak mentalność taka obca Europie przeważy tutaj w Izraelu. Znaczy Europa zapewne postawiłaby wszystko jakby jako
główny jako priorytet uwolnienie żywych tych zakładników. Natomiast tutaj jednak myślę, że będzie inaczej. No i jeżeli chodzi o sam atak, samą operację, no tutaj póki co jest zapowiedź blokady Strefy Gazy, co nie jest żadnym rozwiązaniem. To znaczy może być rozwiązaniem może i dla Izraela na zasadzie takiej, że pokaże, że coś Izrael zrobił. Natomiast jeżeli minister obrony Gallant zapowiada, że celem jest przetrącenie kręgosłupa Hamasowi, to z całą pewnością nie tędy droga. To nie zostanie dokonane w tym trybie. Najważniejsi liderzy Hamasu są poza granicami Strefy Gazy. Natomiast w samej Strefie Gazy przywódcy Hamasu, ci, którzy są na miejscu, niższego szczebla, no będą zabezpieczeni. Oni na pewno przewidywali taki scenariusz. Tam są różnego rodzaju też tunele, przez które może być prowadzony przemyt. No nie ze strony Izraela, ale na przykład ze strony Egiptu, czy są tutaj różne opcje. W każdym razie, no myślę, że jedynym skutkiem tej blokady będzie po prostu gigantyczna katastrofa humanitarna. Ofiary przede wszystkim wśród ludności cywilnej liczone w tysiące, a może nawet i więcej osób, może nawet pięciocyfrowe liczby, więc to będzie wpisywać się zresztą w strategię Hamasu, który tą epatowaniem ofiarami będzie próbował zmobilizować opinię arabską i muzułmańską, opinię publiczną po swojej stronie i zmobilizować ją do ataku na Izrael, chociaż niekoniecznie tylko Izrael, bo być może również i Europę. Tutaj ja nie wykluczałbym, że zagrożenie terrorystyczne w najbliższych tygodniach lub miesiącach w Europie po prostu wzrośnie z tego powodu. Natomiast Hamas z całą pewnością jest do tego przygotowany, do tej ofiary. No tutaj w koncepcji fundamentalistów islamskich, no te ofiary będą męczennikami za sprawę. Natomiast bez wkroczenia armii izraelskiej na terytorium Strefy Gazy, siły Hezbollahu, no oczywiście mogą być ograniczone. Tutaj też jeszcze jest oszczał izraelski Strefy Gazy, ale to też trzeba pamiętać, że Strefa Gazy istnieje na ziemi i istnieje pod ziemią. I aktywa Hamasu znajdują się w dużej mierze pod ziemią. I tego się zdalnie nie da zniszczyć, więc bez wejścia i bardzo takich intensywnych walk, które również połączone będą z dużymi stratami i to stratami również wśród ludności cywilnej, bo można łatwo powiedzieć, że tutaj Izrael wezwał ludność cywilną do schowania się czy jakby zrobienia miejsca. Ale po pierwsze, ta ludność nie ma gdzie się schować. Poza tym Hamas ma duże doświadczenie w używaniu ludności cywilnej jako żywych tarcz, więc no, te straty będą gigantyczne. Zarówno w tej opcji, w tej opcji ta opcja blokady, oblężenia Strefy Gazy różni się tym od tej opcji wejścia, że tutaj będą straty w zasadzie wyłącznie po stronie ludności cywilnej. Ponadto od decyzji Hamasu będzie zależało to, czy nastąpi
bardzo duży strumień uchodźców do Europy, bo nigdzie indziej ci Palestyńczycy uciekający ze strefy Gazy nie będą mogli dostać się jak tylko łódkami w kierunku Europy. Ale to też w zależności od tego, czy na przykład Rosja czymś przekona Hamas do tego, żeby. Bo dla Rosji byłoby to bardzo wygodne, żeby pojawił się ten eksodus. Natomiast na razie nie widzę interesu w tym po stronie Hamasu. Hamas potrzebuje ludności cywilnej w strefie Gazy, żeby mieć te żywe tarcze. Oczywiście ma też żywe tarcze w postaci zakładników, ale to jest jakby dodatkowy atut. Bardzo ważny oczywiście. Także oblężenie do niczego nie doprowadzi, natomiast wkroczenie do strefy Gazy to też jest kwestia zdefiniowania celów, bo Hamas nie jest czymś, co spadło z nieba, tak? Tutaj sztucznie stworzonym ruchem. On wynika z tego, że ci Palestyńczycy tam nie mają. On jest owocem spirali nienawiści. On jest owocem spirali nienawiści, a pacyfikacja Strefy Gazy, brutalna pacyfikacja Strefy Gazy, którą zapowiadają przedstawiciele Izraela, tą spiralę nienawiści jeszcze mocniej nakręci. Także to wszystko będzie prowadzić do wzmocnienia Hamasu. Tutaj również zarówno w rozgrywce wewnętrznej w Palestynie wobec tych sił umiarkowanych, prawda, Mahmuda Abbasa i tak dalej, ale również obiektywnie tutaj to, że zostaną zniszczone jakieś zasoby Hamasu, wszystko zostanie odtworzone, a w szczególności zasoby ludzkie, ludzkie zostaną odtworzone i będą karmić się męczeństwem poprzednich zasobów ludzkich. Ja rzeczywiście widziałem obrazki z Izraela, skutki też ataków Hamasu na ludność cywilną, też uczestników festiwalu, ale przyznam, że to, co się dzieje dzisiaj w obecnie strefie Gazy, to jest prawdziwe piekło. Rozumiem, że tak jak wspomniałeś, Izraelowi zależy na tym, żeby obrócić wszystko w proch. Tak, no tutaj działa logika zemsty. Generalnie Izrael poniósł ogromną klęskę, niespotykaną od co najmniej 50 lat, i to uderza we władze Izraela. I no, nie wyobrażam sobie, żeby Izrael mógł przejść po prostu nad tym tak do porządku dziennego. No i natomiast z drugiej strony trzeba mieć świadomość tego, że o ile obrazy bestialstwa Hamasu w Izraelu podziałały bardzo mocno na europejską czy amerykańską opinię publiczną, na amerykańską jeszcze będą dalej działać, natomiast na arabską, muzułmańską opinię publiczną, te obrazy nie podziałały już od samego początku, działały przede wszystkim obrazy ze strefy Gazy. I teraz ta liczba ofiar po stronie izraelskiej nie będzie tak szybko rosnąć, natomiast będzie rosnąć po stronie palestyńskiej i te obrazy będą przede wszystkim pokazywane. Także nawet jeżeli, a przypuszczam, że odbiór, to tamci ludzie mają nieco inny odbiór niż my, tak, tych wydarzeń. Więc jeżeli na przykład po naszej stronie tutaj w Europie, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych, te obrazy ze strefy Gazy będą bagatelizowane,
No to tylko będzie to nakręcać przekonanie po tamtej stronie, i nie mówię tylko o Palestyńczykach, ale szeroko rozumianym świecie muzułmańskim. Będzie to rodzić przekonanie, nakręcane jeszcze przez propagandę rosyjską oczywiście, że Zachód jest hipokrytą, że jest rasistowski i tak dalej, i tak dalej. No i to też będzie przyczynek do zwiększenia zagrożenia terrorystycznego w przede wszystkim w Europie. Więc tak, no, Izrael nie będzie zważał na te obrazki, na te ofiary, ponieważ ma inne priorytety. Priorytetem jest zemsta i starcie hańby porażki pierwszego dnia, gigantycznej porażki, gigantycznej klęski. I tak, a to, że z perspektywy nie tylko świata muzułmańskiego, tak jak powiedziałem, ale również Europy będzie to trochę inaczej wyglądać, zwłaszcza jeżeli Hamas, tak jak powiedziałem, zdecyduje się jednak, żeby puścić jakąś falę uchodźców ze strefy Gazy. No, tutaj jeszcze nie wiadomo, jak się zachowa zachodni brzeg, także natomiast trzeba pamiętać dodatkowo, że w rządzie Izraela obecnie są ekstremiści spod znaku kahanistów, czyli Itamar Ben-Gwir i Bezalel Smotrich, z którymi Amerykanie nie chcieli dotąd w ogóle mieć nic wspólnego. Kahaniści byli na liście organizacji terrorystycznych Stanów Zjednoczonych i Izraela. To jest środowisko, które jest jawnie rasistowskie, które dąży nie tyle do likwidacji Hamasu, czyli tych ekstremistycznych organizacji palestyńskich, ale dąży praktycznie do oczyszczenia Izraela, i to nie w obecnych granicach, tylko łącznie z zachodnim brzegiem, łącznie ze strefą Gazy, praktycznie pozbycia się z tego terytorium wszystkich Arabów, Palestyńczyków itd., itd. Także tutaj można też założyć, że ten tok wydarzeń jest bardzo na rękę tym ekstremistom kahanistycznym, Smotriczowi i Ben-Gwirowi, ponieważ no w tej chwili ta spirala nienawiści, te nastroje, nikt już nie mówi o państwie palestyńskim, o tym, o jakimś umiarze i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest to, ta percepcja wroga jako zwierząt, no jest na rękę, bo Smotrich z Ben-Gwirem zawsze mieli tą percepcję i teraz przekonali do tej percepcji znaczną część Izraelczyków. To jeszcze słowem Jordania. W jaki sposób ustosunkowała się do tego, co się dzieje w Strefie Gazy? Tam oczywiście król jordański ma wielu Palestyńczyków wśród obywateli. Generalnie państwa arabskie zachowały albo wstrzemięźliwość na zasadzie wzywania, i tutaj głównie te państwa arabskie, które mają uregulowane relacje z Izraelem, czyli takie jak Jordania właśnie, zachowały pewnego stopnia neutralność na zasadzie wzywania do deeskalacji obu stron. Natomiast i tyle, że Jordania tutaj no niewiele może zrobić, a z drugiej strony cała ta operacja jest też nastawiona na to, żeby zerwać, żeby zmusić te państwa arabskie, które uregulowały relacje z Izraelem, żeby wycofały się z tego. Więc jeżeli pójdzie ten scenariusz masakry Palestyńczyków,
Oczywiście likwidacji strefy Gazy, prawda, wygnania, czy w znacznym stopniu też zabicia mieszkańców strefy Gazy, no to trudno sobie tutaj wyobrażać, mimo że większość państw arabskich tak naprawdę od dawna uważa sprawę palestyńską za coś nieistotnego dla nich, z czym trzeba się liczyć niestety dla nich ze względu na arabską opinię publiczną, ale tak naprawdę większość państw arabskich dąży do uregulowania relacji z Izraelem ze względu na interes, tak jak to zrobiła były Emiraty Arabskie, ale mają swoje ograniczenia i teraz niewątpliwie te ograniczenia zadziałają wobec Arabii Saudyjskiej, ale w zależności od tego, jakie będą rozmiary, jakie będą płynąć obrazy z Strefy Gazy, czy też perspektywicznie również z zachodniego brzegu, no to może to wpłynąć na cofnięcie całego tego procesu o kilka dekad. To jeszcze jedno pytanie w takim razie. Ja się spodziewam mimo wszystko, niezależnie jak to się skończy, dymisję w rządzie Izraela, grillowanie władzy, wyroki skazujące? To jest wszystko kwestia otwarta. Tutaj można spekulować też na temat tego, czy kahaniści, czy ludzie Ben-Gwira i Smotricza świadomie nie sabotowali pewnych instytucji, pewnych informacji na temat zagrożenia, żeby właśnie doprowadzić do tego, do tej zmiany percepcji Arabów, Palestyńczyków i doprowadzić do tego, że tak powiem, ostatecznego rozwiązania kwestii palestyńskiej, że użyję bardzo brutalnego terminu, ale w takiej optyce, no tak to by było, jeżeli celem jest po prostu likwidacja palestyńskiej obecności w strefie Gazy. Więc ja jestem w stanie sobie to wyobrazić. Natomiast z drugiej strony oczywiście jest kwestia odpowiedzialności Netanyahu za to. Premier stoi na czele państwa i premier odpowiada za nieprzygotowanie tego państwa do ataku. Więc z całą pewnością te głosy się będą odzywać. No, to jest kwestia przyszłości, bo znaczy, jeżeli chodzi o, bo nie sądzę póki co, by strona rządowa w Izraelu tak łatwo odpuściła, znaczy poddała się, a ponieważ ma większość w Knesecie, więc nie zbliżają się obecnie wybory, więc będzie to wykorzystywać. Ja przypuszczam zresztą, że kahanistom, że tym ekstremistom izraelskim poparcie teraz może wzrosnąć. Premierowi Netanyahu raczej nie, ponieważ znaczna część będzie go winić za tą porażkę. Natomiast kahanistom może wzrosnąć poparcie. Jak to się w tej chwili, myślę, że dopóki nie ma, dopóki będzie prowadzona wojna z Hamasem, to te rozliczenia nie będą forsowane, tak? Będzie ta jedność zachowana Izraelczyków, znaczy też do pewnych granic, bo opozycja tutaj Jair Lapid na przykład proponował stworzenie rządu nadzwyczajnego, można powiedzieć jedności narodowej, ale z wyłączeniem Ben-Gwira i Smotricza, z wyłączeniem tych ekstremistów. Także na razie nie sądzę, żeby ta kwestia rozliczeń była podnoszona, ale myślę, że wielu Izraelczyków nie daruje tego. Tak. Drodzy Państwo, zachęcam do umieszczenia w komentarzu Państwa opinii. Zapraszam do dyskusji. Widzom kanału Układu Sił dziękuję za
spędzenie z nami tych minut. Tobie, Witku, bardzo dziękuję za wiedzę i za spotkanie. Dziękuję bardzo.